Leonard Pietraszak odszedł od żony, by poślubić ukochaną. To historia miłości jak z bajki, ale syn nie mógł mu wybaczyć. Leonard Pietraszak nie żyje. W środę 1 lutego te informacje przekazał PAP prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Słynny, szanowany aktor zmarł w wieku 86 lat. Poza pełnym sukcesów życiem zawodowym, przez ponad pół wieku związany był z aktorką Wandą Majerówną. To dla niej rozstał się z pierwszą żoną. Niestety, rozwodu nie potrafił wybaczyć mu syn z pierwszego małżeństwa Mikołaj. Kiedy Leonard Pietraszak przenosił się w 1967 roku z Poznania do warszawskiego Teatru Klasycznego, nie przypuszczał, że jego życie diametralnie się zmieni. Nic nie wskazywało, że już niebawem na swojej drodze spotka kobietę, która całkowicie zawładnie jego sercem. Wanda Majerówna, z którą rozpoczął próby do jednego ze spektakli, wprawdzie oczarowała go swoją niebanalną urodą. Lecz młodszy od niej o 4 lata mężczyzna nie robił na niej żadnego wrażenia. Tym bardziej, że leczyła rany po rozwodzie, on zaś miał żonę Hannę i małego synka Mikołaja, którzy zostali w Poznaniu. 30-letni aktor nie chciał jednak ustępować i nie ustawał w wysiłkach, by zdobyć serce pięknej aktorki. Zafascynowany jej urodą, delikatnością i talentem ukradkiem zabiegał o jej względy, był dla niej bardzo miły, zabawny i dowcipny. Długo się przede mną broniła, bardzo długo. Opędzała się ode mnie, jak mogła, ale taktownie, żeby jednak nie urazić. Sytuacje zmieniły truskawki. Przyniosłem je specjalnie dla niej, a ona zaskoczona i powiedziałbym, wzruszona wreszcie spojrzała mnie życzliwie, zwierzał się Katarzynie Madej w biograficznej książce Ucho od śledzia. Wkrótce zostali parą. Pietraszak o swoim nowym związku poinformował żonę, która przyjęła to nad wyraz spokojnie. Rozwód przebiegł więc szybko i sprawnie i wkrótce mógł poślubić nową ukochaną. Był szczęśliwy, że znalazł kobietę swojego życia i nie w głowie były mu już żadne przygody. W przeciwieństwie do wielu swoich kolegów nie imprezował do rana, nie popadł w długi, hazard, ani alkoholizm. Nie romansował i nie wikłał się w żadne skandale. I nawet kiedy po roli pułkownika Dowgerda w serialu Czarne Chmury był u szczytu sławy, dostając listy z propozycją małżeństwa, zawsze wracał do ukochanej żony. Leonard Pietraszak stworzył sobie nowy dom. Dom i życie u boku ukochanej Wandy to był jego azyl, bezpieczne miejsce, gdzie mógł rozładować wszystkie stresy i napięcia.
Leonard i jego ukochana zawsze rozdzielali życie prywatne od zawodowego. Ale to nie kariera i sława były dla nich najważniejsze, lecz wspólnie przeżyte chwile. I choć często razem występowali w teatrze czy telewizyjnych spektaklach, o żadnej rywalizacji nie było mowy. Na pierwszym miejscu zawsze stawiałem dom. Nie ma takiego teatru, który byłby od niego ważniejszy. Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że nie ma nic cenniejszego niż w miarę spokojne i wartościowe życie rodzinne oraz wspólne zainteresowania. Opowiadał aktor, który niejednokrotnie podkreślał, że wszystko, co udało się mu osiągnąć, zawdzięcza ukochanej. Wanda Majerówna była dla niego idealną partnerką i najważniejszą osobą na świecie. Wanda jest moim wsparciem, lekiem na całe zło. Nauczyła mnie, że trzeba mierzyć wysoko, a ja z natury jestem raczej leniwy. W tym zawodzie to bardzo ważne, żeby mieć podporę w drugiej osobie, mówił. I w nieco żartobliwy, w typowy dla siebie sposób dementował plotki, jakoby nie przepadał za domowymi obowiązkami. Do dziś nie straciłem cierpliwości, powtarzając, w którą stronę zakręca się śrubę, a w którą ją odkręca. I to ja wymieniam przepalone żarówki, świetnie gotuję jajka na miękko, parzę kawę. Wanda gotuje, ja jestem zaopatrzeniowcem, doprawiam i mieszam zupę, do mnie należy ostatnie słowo. Opowiadał pan Leonard i dodawał, że z kobietą jego życia łączy go też wielka miłość do zwierząt, szczególnie do psów. W ich ogrodzie swoje miejsce znalazły też ptaki, bo razem budowali dla nich domki i karmniki, na drzewach wieszali zaś kawałki słoniny oraz pestki słonecznika czy dyni. Obydwoje byli też wielkimi pasjonatami malarstwa i kolekcjonerami sztuki. Z dumą muszę przyznać, że nie było takiego przypadku, abym nabył jakiś obraz, który się jej nie spodobał i odwrotnie. Nigdy nie powiedziała, że wyrzucam pieniądze w błoto. Sama doskonale maluje i wciąż ją namawiam, żeby malowała, choć bardziej ją pochłania pisanie scenariuszy, wierszy i książek, chwalił swoją wybrankę serca Leonard Pietraszak. Wspieramy się wzajemnie, żyjemy sobie spokojnie, mamy swoje miejsce na ziemi, przyjaciół, nasze pasje, zainteresowania. Wanda pisze, ja lubię się zatopić w swoich albumach o malarstwie. Zajmuję się ogrodem, ja czasem jej pomagam. Dobrze nam ze sobą, a to najważniejsze, mówił wzruszając.